dobry z Portugalii, dokładnie z Madery. Witamy Was w Funchal, czyli w stolicy tej pięknej wyspy. Zaczynamy od zwiedzania tego konkretnego miasta, ponieważ jesteśmy pierwszy dzień, pokręcimy się, pokażemy Wam, co ciekawego można zobaczyć, a wszystko w myśl starej prostej zasady, jak, gdzie, za ile. Ma być tanio, praktycznie i zjawiskowo. To, co na pewno da się na Maderze zauważyć, to fakt, że Maderczycy, Portugalczycy kochają piłkę nożną. W każdej knajpie zobaczycie jakiś telewizor, gdzie można obejrzeć mecz, no tym bardziej teraz, kiedy mamy Euro 2020 w 2021 roku. Tak, tak to wygląda, Gośka się tu śmieje. No i właśnie śmieje się może też dlatego, bo stoimy pod pomnikiem znanego piłkarza na całym świecie i chyba najbardziej znanego na Maderze, no nie chyba, raczej na pewno, ponieważ się tutaj urodził. Mowa oczywiście o CR7, czyli Cristiano Ronaldo. Znajduje się tu jego pomnik z podpisem Ronaldo, 85 rocznik. Zaraz Wam pokażę. Urodzony 5 lutego. Starszy gość ode mnie, ale wyższy zdecydowanie. Jak widzicie, ludzie łapią go jak gocha. Za ręce, za jaja, albo za drugą rękę. No to my sobie tutaj z Cristiano w ten sposób postoimy. Zawsze chciałam dotknąć Cristiano. Tak. Gdzie go chciałaś dotknąć? Za rękę. A gocha już ciśnie na poncze. Poncza. Okej, właśnie sobie siedliśmy tutaj w Simarinie, tak to można powiedzieć. Czekamy na wspomnianą wcześniej ponczę i na bazie miny gochy będziecie mogli się przekonać, jak ona smakuje. Jest bardzo dobra, oczywiście z lodem, jest mocna. Pan się nas zapytał, czy chcemy wersji tradycyjnej, czyli z marakują, bądź... Poczekaj. Panowie, wcale nie jest taka mocna. Z marakują, albo druga opcja jest z cytryną i pomarańczą. Oczywiście jest dodany miód. No i fire water, czyli wódeczka. Poncza ponczą. Jest mocna, może nie bez przesady, ale jest taka mocna. I Boże, co miałem powiedzieć? A, poncza ponczą, ale najbardziej nie mogę się doczekać tych wszystkich punktów widokowych, które przed nami. Dron naprawiony, widzieliście w Turcji, że mi się rozwalił, widzieliście na Instagramie i może to jest dobry moment na to, żeby zaprosić Was na Instagram. Na ekranie pojawi się link do mojego konta na Instagramie. Ja tam wrzucam głównie zdjęcia z moich wyjazdów. Staram się to teraz, no wcześniej też, ale ostatnio robić w ten sposób, żeby podpisywać to wszystko, czyli patrzycie sobie na zdjęcie, będzie tam zamieszczony opis, żeby każdy mógł przeczytać, o co w tym zdjęciu dokładnie chodzi, w takim trochę bardziej szerszym wydaniu. Dlaczego? Dlatego, że no tutaj jak nagrywam, to wiecie, no ja mam 26 dni urlopu, nie przygotowuję się specjalnie do tego przed przyjazdem w jakieś dane miejsce, nie wiem, nie studiuję książek, żeby Wam tutaj streścić czy wyrecytować to, co znajdę w Wikipedii. Uważam, że to jest po prostu bez sensu. Tak więc na Instagramie trochę szersze opisy, a tutaj bardziej widokowo, lightowo i YouTube'owo. Komentarz z kolejki będzie bardzo szybki. Kolejka w Turcji kosztowała 30 zł, kolejka w Funchal kosztuje 30, ale jurków. I to jest właśnie ta różnica, ale widok na miasto naprawdę okej jest. Można się przejechać. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy to tu gocha siedzi oczywiście. No ale tutaj tak, o. Jak Ci się gocha podoba? Pięknie. To tak jeszcze z ciekawostek, jak już sobie chodzimy po tym ogrodzie i ogólnie po parkach Funchal, jest tu mega dużo jaszczurek. Jak ktoś się boi jaszczurek, to będzie miał lekki problem. Jest ich wszędzie pełno. Jak mrówek. Gocha, idziesz, dajesz. Pierwsze przejście pod wodospadem, idziemy. Tam, taradam. Tam, taradam. Co
Słuchajcie, podjechaliśmy już pod kolejny punkt widokowy, ale zanim jeszcze o punkcie, to dwa słowa na temat auta, które widzicie. Wypożyczalnia, z jakiej korzystaliśmy, to Driving Madera. Możecie zabukować sobie takie auto online'owo, nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie wpłacacie nic pieniędzy wtedy. Za takie 6-dniowe wypożyczenie zapłaciliśmy 240 euro plus 500 euro depozytu, o ile nie chcecie kupować dodatkowego ubezpieczenia, które wynosi w granicach 14-15 euro za dzień. Nie jest to najtańsze wypożyczenie, jakie w życiu zrobiłem, natomiast takie są tu ceny mniej więcej w takim okresie, w którym jesteśmy. Miesiąc temu wyglądało to jakieś 80 euro niżej. W sumie to miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o to miejsce. Pierwsze ze względu na to, że jest zupełnie bezpłatne i weszliśmy tutaj za darmo, pomimo tego, że na wejściu były bramki, ale były zamknięte. Minusem jest fakt, że jest dużo ludzi, a jak jest dużo ludzi, no to po prostu jest ciasno i nie da się tego tak, wiecie, takim, no nie wiem, większym ludzie po prostu zobaczyć, ale klif tutaj versus na przykład klify na Zakynthosie, to jest jakieś plus 3 do wysokości, jeżeli chodzi o Maderę. No jest spadek mega, mega duży. Dojechaliśmy teraz do miejscowości, która nazywa się Ponta do Sol. Jeżeli mówię źle, to nazwę oczywiście macie na ekranie. Polecana jest szczególnie z tego faktu, że jest bardzo, bardzo naprawdę ciekawie położona i charakteryzuje się też takimi kolorowymi domkami, kolorową zabudową. Szukamy takiego spotu, który widziałem na Instagramie. Mam nadzieję, że go znajdę i będę mógł wam go pokazać. No, miejsce, w którym chyba każdy chciałby mieć zdjęcie. Na razie szukamy i jesteśmy na takim właśnie, jak tutaj widzicie, deptaków, jak to nazwę. No nie wiem na czym, na schodach. Różnego rodzaju schodkach, które prowadzą na dół i można sobie stanąć trochę tak przy klifie, w cudzysłowie oczywiście. Okej, trafiliśmy. Zobaczcie. Tu jest tunel, tu wszyscy normalnie stają, możecie podjechać, zaparkować auto, a tu jest właśnie ten spotcik, gdzie można zrobić super fotę. Postaram się coś takiego kośce strzelić, czerwona kiecka, musi wyjść dobrze. Zaraz zobaczymy, czy nam wyjdzie, czy mi wyjdzie. Fotograf ze mnie żadny, ale postaram się. Słuchajcie, ta miejscówka tutaj za mną to jest ostatni dzisiejszy spot, który chcieliśmy wam pokazać. Mistrzostwo świata, serdecznie polecamy. Naturalny wodospad, po którym można chodzić, przyjeżdżać autem. Jak widzicie, nie ma zbyt wielu turystów, a jak są, to wszyscy grzecznie czekają po to, żeby każdy miał to świetne zdjęcie, po które tak naprawdę to przyjechał. Dzień dobry wszystkim, zaczynamy kolejny dzień vlogowy z Madery. Jesteśmy na Półwyspie Świętego Wawrzyńca, czyli na najbardziej wysuniętym na wschód punkcie tej wyspy. Już jesteśmy tak naprawdę na samym końcu naszego szlaku, jak tutaj możecie zobaczyć. Zaraz wam to pokażę na przebitce. Jest takie, no, schronisko jakby, może bardziej bar, ale jak to na szlakach trekkingowych, można by powiedzieć, że coś w rodzaju schroniska. Stanę tak, bo tam jest słońce, żeby mnie było lepiej widać. No i cóż, półwysep można oglądać w dwóch tak zwanych wydaniach. O jednej porze roku, czyli o tej, której my jesteśmy, przypomina bardziej taki klimat pustynny. Jest sucho, zupełnie inaczej niż na całej Maderze, gdzie no jest zielono wiosennie i tak dalej. Natomiast w zimie on właśnie przybiera taki bardziej zielonkawy kolor. No i klimat jest zupełnie inny od tego, który my widzimy teraz. Pokażemy wam kilka miejsców po drodze, jakie będziemy mijać, a później udajemy się do jednej z takich bardziej popularnych wiosek, gdzie znajdują się stare maderskie domki. O, chyba. Doczytam jeszcze i to powiem później. Ścigamy. Dajesz, Gonia, dajesz. Nie ma. Chce się być fit dzikiem na Instagramie, to trzeba
szorować do góry. To tak jeszcze informacyjnie, ale wybrałem sobie porę na gadanie, jak idę do góry. Wieje. No tu wieje. Bluza, koniecznie. Pamiętajcie. Bluza, bo nawet kurtka. Jest tu, tak jak wspomnieliśmy, bar z parkingu, gdzie możecie podjechać autem. Jedzie się tu jakieś, nazwę parkingu wrzucam oczywiście na ekran, jak to u mnie. Idzie się tu jakieś 45 minut, gdzie można przystanąć, popatrzeć sobie na klify. Naprawdę mega miejscówki, polecam serdecznie do zdjęć. Jak to zawsze zresztą mówię. No ale tutaj faktycznie można robić masę naprawdę ciekawych fotografii, więc zabierajcie sprzęt ze sobą. W barze, gdzie siedliśmy, możecie się posilić, zjeść sobie jakąś kanapkę, napić się piwka. Nie jest najtaniej, kanapka kosztuje 7 euro, piwo 5 euro, więc bójcie Boga Madero, za takie ceny se w Polsce życie ułożył za 5 euro. No i jesteśmy i zobaczcie, najbardziej wysunięty punkt Madery. Właśnie tak, mega miejsce, koniecznie polecamy, żebyście się tutaj wybrali. Trekking trwa jakieś półtorej godzinki od parkingu z postojem w tej knajpie, w tym barze, który widzieliście. Tyle nam to przynajmniej zajęło takim naszym górskim tempem. Jesteśmy już w drodze do Santany, podjechaliśmy na chwilkę dosłownie do takiego polecanego punktu widokowego, który też Wam rekomendujemy. Parking jest o tu za nami, a punkcik tu przed nami. Idzie się dosłownie minutkę, ale widoki masakrator. Wow! Wow, wow, wow! Zobaczcie. Uhuu. Ale sztos. No mistrzostwo świata, tak jak podróżujemy po Maderze, jeździmy sobie, już myślę, no sporo przejechaliśmy, tak? Bo prawie cały bak paliwa, tak to przeliczę. No to Jurassic Park, nie? Ja tak to oceniam. Myślę, że w ten sposób można skomentować, jak wizualnie wygląda ta wyspa. Naprawdę, Jurassic Park. Brakuje tylko dinozaurów. Jesteśmy już w Santanie. Jak widzieliście za mną, takie domki, które powstały tutaj w XV wieku. Są to domki, które budowali pierwsi osadnicy, którzy pojawili się na Materze. No stąd jest to taka dosyć popularna atrakcja. Niektóre domki są podobno zamieszkane, ale w większości w nich można po prostu teraz kupić pamiątki. Czytaliśmy na internecie, że na dole była kuchnia, że były dwupoziomowa, a na górze był jeden pokoik. I no, nic dziwnego, jak to ma, nie wiem, 20 metrów może, jak pokój. Dosłownie. Malutkie. Tu jak widzicie, domki spoko, tak jak Gosia powiedziała, malutkie i malutkie w środku, w sensie malutkie jako konstrukcja. I w sumie też jest ich tutaj mało, bo raptem, nie wiem, może 7 sztuk. No malownicze, takie historyczne miejsce dla Maderczyków. Pełno magnesów z tymi domkami będziecie mogli znaleźć na całej Maderze. No i cóż, im zbyt wiele do szczęścia, jak widać, nie było potrzeba. I nam również, bo idziemy teraz po prostu na kawę i w tym miejscu myślę, że można sobie taką kawę zaplanować. No i kawka się przyda. Witamy kolejnego dnia. Dzieje się tu magia, powoli. Wschód słońca na Pico de Arriero, Areiro, nieważne. Wchodzi w słońce, no trzeba tu przyjechać na wschód słońca, bo widok jest piorunujący, no magia. A dzisiaj zapraszamy Was na przejście jednego z najsłynniejszych szlaków trekkingowych Madery. Polatałem dronem, więc na pewno będzie petarda, a teraz ruszam już na szlak. Także tak, moi drodzy, jesteśmy już na szlaku. Ja kocham taterki, ale taterki przy tym to jest amatorka. Zobaczcie, co tu się dzieje. Odwrócę Wam teraz kamerę i pokażę Wam, jak wygląda Jurassic Park, bo inaczej się tego nie da skomentować. Wiem, że się powtarzam, bo słowo Jurassic Park pada w tym vlogu już wielokrotnie, padało, pada, ale no nie, no kurwa, sorry.
O, i tak się tutaj wędruje. Jak ktoś ma lęk wysokości, no to trzeba się tu uzbroić trochę w jakąś taką wewnętrzną stabilizację. Jest kilka takich punktów z dosyć konkretną ekspozycją, ale nie ma się co śmiać z tych, którzy mają lęk wysokości, bo na pewno problem też będą miały osoby, które cierpią na jakąś klaustrofobię. Dlaczego? Dlatego, że przechodzi się tutaj takimi tunelami w skałach. Zaraz do jednego wchodzimy. Słuchajcie, doszliśmy za mną jeszcze o tam. Trasa zajęła nam 3 godziny, spaliliśmy 1400 kalorii i wyszło nam, już patrzę na magiczny zegarek, 11 tysięcy kroków, także dzień zaliczony, można tak powiedzieć. Na szczycie można pochillować, posiedzieć, no my dzisiaj trafiliśmy sztosową pogodę. Ja sobie teraz idę tutaj, o, jest taki punkcik, też widzę, że stoją ludzie, więc skoczę sobie zrobić jakąś fotkę na widoki. No miazga, no wiem, że się powtarzam, ale wygląda to kosmicznie po prostu. Cały czas idziecie praktycznie nad chmurami. Mega zielono, bujna roślinność. Chyba najlepszy szlak trekkingowy, jaki miałem okazję do tej pory iść. Witamy kolejnego dnia. Jesteśmy w miejscowości, która nazywa się San Vicente. Przyjechaliśmy tutaj z jednego prostego względu. Jest to miejscowość bardzo przepięknie położona. Właśnie możecie sobie to zobaczyć na dronie i w dzisiejszym dniu będziemy zwiedzać północno-zachodnią stronę wyspy. Na pewno będzie ciekawie. Ruszamy, zaparkowałem auto tutaj na takim parkingu miejskim. Jest to parking bezpłatny. Miasteczko tu położone. Tak, idziemy. Jak możecie zauważyć, jesteśmy ubrani trochę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że po tej stronie wyspy jest po prostu chłodniej. W mojej ocenie dużo bardziej wietrznie. Może się mylę, może to jest akurat taki dzień. No ale jest chłodniej. Tak, dla porównania Funchal było 22 stopnie, a tu jest w granicach 17-16. O, tak to wygląda. Taka różnica. No ale widokowo porównywalnie. Znaleźliśmy jakieś przejście. Coś w rodzaju tunelu. Szorujemy tutaj zaraz przy rzeczce takiej z prawej strony. Jest takie przejście, o, mostek. I można sobie tutaj spacerkiem pójść gdzieś dalej, a gdzie to zaraz zobaczymy. Doszliśmy tak naprawdę do plaży, do trochę takiej czarnej plaży, ale taką czarną plażę z prawdziwego wydania dzisiejszego dnia jeszcze zobaczycie. No, miejscowość do obejścia w jakieś 15 minut, nie wiem, no 20 może max. Pięknie położona, co pokazywałem wcześniej. Postoimy chwilę, popatrzymy się na Atlantyk, na falę, na ocean i śmigamy dalej. No jak to na wyspie, pogoda się już poprawiła. Zatrzymaliśmy autko. Po drodze do tej czarnej plaży znajduje się taki polecany też punkt widokowy. Nie będę latał tu dronem, podejdziemy i pokażę wam mniej więcej, jak wygląda widok. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie żyję z YouTube'a. Mam tylko jedną baterię do drona, a dodatkowa bateria kosztuje blisko 500-600 zł, więc na ten moment po prostu nie będę jej kupował. No i chcę, żeby na pewno pokazać wam tą czarną plażę z góry, las, do którego się jeszcze wybieramy, i zachodnią część wyspy z takim punktem właśnie widokowym na klify i tą drugą stronę. Cóż tu można powiedzieć na temat tego punktu? Na przykład tyle, że jest bardzo wysoko. Na przykład, że tam pięknie sobie wylatuje ze skały wodospad. Na przykład to, że tam widać jakąś mieścinkę i ogólnie brak mi słów. No i jesteśmy na tej najbardziej popularnej maderskiej plaży, czyli czarnej plaży Seixal. Tak, chyba. No jest czarna, wygląda to ciekawie. Znaczy, czy jest czarna, czy nie jest, no to sobie sami ocenicie przez pryzmat tego, co teraz widzicie na ekranie, czyli ujęcie tu z plaży, ujęcie dronowe. Mi i tak najbardziej podoba się po prostu to, co jest tam, czyli klify, zazielenione to wszystko.
No miejsce do kąpania naprawdę świetne. Jak oceniasz? Pierwszy raz widzę czarny piasek. Na Teneryfie był, ale nie aż tak czarny. Mega. Piękne widoki z plaży. Przepięknie. Mega, mega przepięknie. Ale nie. Woda zimna. Czarna, zimna woda. O. No i dojechaliśmy do lasu Fanal, lasu znanego przede wszystkim z tego, że przez większą część roku utrzymują się tutaj mgły. Jest on właśnie tak osadzony w mgle, co tworzy klimat poza drzewami, jakie widzicie, które no, w dosyć taki fikuśny sposób tutaj sobie rosną. No my standardowo nie mamy szczęścia, bo nie ma mgły. Nie ma aktualnie mgieł, jest bardzo dobra pogoda na Maderze. No i niestety nie trafiliśmy w taki klimat, po który ludzie tutaj przyjeżdżają. Ale dlaczego? Dlatego może, że jesteśmy w samo południe i myślę, że warto będzie tu przyjechać po prostu raz jeszcze, na przykład rano. Wtedy zakładam, że te mgły będą i taki klimat, w którym to Gandalf wyskakuje zza rogu, może uda nam się zobaczyć. A teraz sobie siedzimy w Porto Moniz na naturalnych basenach. Za wejście tu zapłacicie 1,5 euro za osobę, więc naprawdę niewiele. Na górze znajdują się knajpki i miejsce rewelka. Woda zimna, bo około 19 stopni. Ale sztos! Tak to wygląda. A tam jest gocha. A nie jestem taką wariatką, żeby wchodzić w 19-stopniową wodę. Słuchajcie, właśnie zrobiliśmy hardkorową rzecz. Przyjechaliśmy na zachodnią stronę wyspy i zjechaliśmy taką kolejką, która śmiga tam w górę. Zobaczcie, tu jedzie wagonik. Zjazd i wjazd kosztuje 6 euro i muszę powiedzieć, że jest to dobry hardkor. Kolejka pamięta chyba czasy Kolumba. Tak, tylko trzeba zaznaczyć, że 6 euro zapłaciliśmy za dwie osoby. Czyli za dwie osoby, tak, więc... Per osoba jest 3 euro. Per osoba jest 3 jurki. Dokładnie tak to wygląda. Polecamy, wrażenia bezcenne. Nie, no jest kosmos tutaj na tej kolejce, serio. Udało nam się wrócić we dwójkę, co nie było łatwe. Dlatego też nagranie z samego wagonika zobaczycie dopiero teraz. No ale jest petarda. Jest po prostu przepetarda. Dobre, co? Dobre, naprawdę, ktoś chce maleńk wysokości, to jest hardkorowo, bo to jedzie pod takim kątem w górę, że... No zaraz to wam pokażę, zobaczcie. Nie, no jest mistrzostwo świata. Ja mam lęk wysokości. Witam was, czerwony Kuba z kolejnego dnia. Dlaczego czerwony? Dlatego, że maderskie słońce jest bardzo zdradliwe. Wczoraj się nie posmarowałem, chodziliśmy cały czas na otwartej przestrzeni i jestem mega spalony, więc zwracajcie na to uwagę, koniecznie 50. Jest 19, 20, 23 stopni, wiaterek, nie ma takiego poczucia lampy, a jednak słońce naprawdę mocno tu przypieka, także weźcie to pod uwagę. Dzisiaj idziemy jedną z najbardziej popularnych lewat. Zobaczcie, to jest lewada 25 Fontes. Tu jest jeszcze odbicie do Risco. My najpierw idziemy do tej lewady 25. Będziemy wracać. Skoczymy sobie jeszcze do Risco i dzisiaj to zobaczycie. Zapytacie, dlaczego ta lewada, a nie na przykład inna? No my jesteśmy tutaj tak naprawdę 5 dni, nie? Bo jeżeli przyjeżdżasz na tygodniowy wypad, a tak układały się loty, no to nie oszukując się, jest to po prostu 5 dni czasu i wybraliśmy tą najbardziej popularną. Czytaliśmy wczoraj na internecie opinie ludzi na temat tego, która jest, nie wiem, ładna, tak? Wiadomo, że gusta są różne, ale akurat te lewady, ten szlak był chyba najbardziej
polecany, promowany przez wszystkich tych, którzy po tych lewadach chodzili. Stąd też wybór padł akurat na to miejsce. To jeszcze może szybkie info, skąd się w ogóle wzięły lewady i o co tutaj chodzi. Jest to po prostu taki system transportowania wody deszczowej z północy na południe wyspy, no w celu po prostu nawadniania gleby. Takich kanałów jest tu około 200, a łączna ich długość wynosi mniej więcej 2,5 tysiąca kilometrów. Więc nieźle. Początkowo nie było ich w ogóle widać, droga po asfalcie, bo zaczynaliśmy od parkingu, ale jak już zeszliśmy na rozgałęźnik tam przy knajpeczce, jest super knajpeczka, to teraz się idzie wspaniale. I doszliśmy, pierwszy wodospad. Jakieś pytania? Ja nie mam żadnych. Miejscówka jak z filmu. Cała trasa świetna, szło się przyjemnie, bo pod drzewami takimi, które rosną w fanalu, takie drzewa wawrzynowe, bardzo podobne, więc naprawdę ok, bo nie było gorąco. Zaraz będziemy szli do tego, na tą drugą lewadę i też będziecie mogli sobie to porównać, ale to miejsce Bailando. Teraz podeszliśmy do drugiego wodospadu. Zobaczcie, klasa światowa. Oceńcie sami, który jest ciekawszy. Przebitka z drona powinna się wam teraz pojawić. Już po lewadach dały się nam one we znaki na pewno. Teraz podjeżdżamy pod pomnik Chrystusa. Kto nie był w Rio, a będzie na Maderze, to znajduje się tutaj na wysokości mniej więcej 200 metrów nad poziomem morza, na jednym z klifów. Taka postać właśnie Chrystusa z otwartymi ramionami. Coś, co można zobaczyć w Rio de Janeiro. I jeszcze jedno słowo na temat lewat i tej lokalizacji właśnie, czyli pomniku Chrystusa. Jedzie się tu stamtąd mega zajebistą trasą. Trasa przebiega takimi serpentynami na dużych wysokościach, przejeżdża się przez takie wykute w skale tunele. Nie takie zabezpieczone z góry, tylko nad wami po prostu jest skała, kapie woda, tego typu klimat. Sztos. A tu jest Jezus, już wam go pokazuję. Tam jest figurka, tu jest taki punkcik. A jak jeszcze tutaj szliśmy, to po drodze mijaliśmy taką budkę i pan miał mega wielkie lornety i wypatrywał wielorybów, bo się go zapytałem. Tu ogólnie można wykupić sobie też taką wycieczkę, żeby właśnie popływać po oceanie, poszukać wielorybów i delfinów, tak? Delfiny raczej większe prawdopodobieństwo aniżeli wieloryby. Cenę takiej przykładowej wycieczki wrzucę wam na mapie, a jeżeli chodzi o możliwość wykupienia sobie tego typu zajawek, to znajdziecie to też na takiej stronie, z której korzystałem już kilkukrotnie, na przykład w Dubaju. Link na ekranie, czy nazwa na ekranie, link w opisie. Jakbyście chcieli, to możecie sobie tam zajrzeć, poszukać, popatrzeć na opinie na temat przewoźników i tego, co tam w ramach ceny i wycieczki będziecie mieli zagwarantowane. Kończymy powoli, moi drodzy, ale jeszcze zajechaliśmy do miejscowości, która jest drugą największą miejscowością pod względem ilości ludności na Maderze, czyli Camara de Lobos. Coś tak? Z czego ona słynie? Ano z takich kolorowych udaczek, które tutaj możecie wszędzie naokoło zobaczyć. I przede wszystkim bardzo, ale to bardzo polecane jest przez turystów jako miejscowość, gdzie można zjeść jedną z najlepszych ryb na Maderze. A ryba nazywa się... Espada. Pałasz. Głębinowa. Jest to ryba głębinowa, która mieszka mniej więcej 300 metrów pod powierzchnią wody i na taką rybkę jeszcze sobie skoczymy. Dostaliśmy naszą rybę, pałasza. Za dwie takie porcje wyszło około 23 euro. Pan ją oczywiście grillował, wybieraliśmy sobie kawałek, więc super opcja. No i co? Zabieramy się za konsumowanie. Mamy do tego frytki i słodkie ziemniaczki. Także będziemy próbować. No i oczywiście sangria. Rybka była oczywiście sztosem. Jeszcze tak informacyjnie wrzucę wam przebitki z dwóch piaszczystych plaż na Maderze. Być może będziecie nimi zainteresowani. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał się wam po prostu przyda, tak? Bo o to w tym wszystkim chodzi. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i widzimy się w Budapeszcie.